To pewnie ślady Eskela. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. Się nazywał Wojsiłek. Piękne zwierzę. Eskel rozbił obóz. Chyba zakładał, że długo go nie będzie. Ślady stóp i kozich kopyt. Ciekawe. Ślad się urywa. Świetnie. Może pokieruje się węchem. Eskela nie wyczuje, za to ta koza. Tylko trzeba czegoś, co nim pachnie. Kawałki obłupanej kory. Wygląda na to, że koza Eskela ocierała się o to drzewo. Kłak sierści. O, ale capi. Ślady Eskela. Miałem nosa. Sama się nie przywiązała. To miała być działa. A żeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. Ciebie też. Jak leci? Po staremu. Od utopca do utopca. To wszystko? Jestem prostym wiedźminem. Nie walczę ze smokami, nie bratam się z królami, ani nie sypiam z czarodziejkami. Nie to, co niektórzy. Wierz mi, nie ma czego zazdrościć. Racja. Zapijanie kawioru szampanem to musi być ciężka praca. Cii, słyszałeś? Leci.
Tam jest. Wybrał sobie zły dzień na opuszczenie gniazda. Spore wybory. Dam radę. Cholera! Zrywa się! Po skrzydła go! Nie znasz, jak to robią gadziska paskudne. Mógłby nam już oszczędzić zachodu i dać się zasiec. Jeszcze samemu się wypatroszyć i nabić na rożeń. No właśnie. No ale na to niestety nie ma co... Mocno krwawi. I to z jakiejś tętnicy, bo jucha jasna. Daleko już nie zaleci. Nie bałeś się zostawić konia tam na dole? Widłogon mógł zapalować i na niego. Tam. Wojsiłek to koń bojowy pełnej kedweńskiej krwi. Dałby radę. Mówiłem ci, skąd go mam? Nie, chyba nie. Raz uratowałem takiego rycerzyka. Wiesz, las, noc, wilki. Taki tam standard. Powiedziałem, dasz, co w domu zastaniesz. No i dziecka nie było, ale akurat klacz mu się oźrebiła. Eskel i Wojsiłek, związani mocą przeznaczenia. Urzekająca historia. Drwij sobie, drwij. Po prostu zazdrościsz. Tu wylądował. I to niezbyt zgrabnie. Patrz na te ślady. Chyba złap. Idą se łowiecki, idą se pyrcio. Juchasa nie widno i na dzwonki zbyrco. Co to za piosenka? A taka tam góralska. Akurat do wspinaczki. Matka mi śpiewała. Pamiętasz ją? Tylko tę głupią przyśpiewkę, nic więcej. Warto się tu rozejrzeć. Warto się tu rozejrzeć. Wygląda na to, że zwiał do leża. I dobrze. Stąd już nie ucieknie. No dobra, zbierz płynu rdzeniowego i zbierajmy się stąd. Tnij z tyłu, tuż pod czaszką. Jen wspomniała, po co jej to? Jak to? Czyli ty też nie wiesz? I nie niepokoi cię to? Nie, nie niepokoi, ufam jej. A mówią, że ludzie uczą się na błędach. Słucham? Nic, nic. Świetnie. To chodźmy. Słuchaj, co powiesz na mały wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka.
No i kto jest lepszym jeźdźcem? Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kermoren, ten lepszy. No wreszcie. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Daj spokój, nic od ciebie nie wezmę. Najwyżej postawisz mi kolejkę przy jakiejś okazji. Dobra, tak się umówmy.
Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Świetnie. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź... Póki co ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem wyli do księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem... Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię, jak będzie. Wrócę o świcie. Z umą. Albo z tym, kogo skrywa. Wesemir robi się drażliwy na starość. To jeszcze nic. Nie było cię zeszłej zimy, jak Lambert go przekonywał, żebyśmy wynieśli się z Kermorem. Bo na co nam ta ruina? Ściana grzyb z dachu się leje i zimno tu jak w pieprzonej psiarni. Wesemir wstał bez słowa, wziął miecz, trzasnął drzwiami. Cały miesiąc go nie było. To co robimy z wolnym wieczorem? Wesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie, wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówisz szklaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane.